cześć, witam. W moich krótkich relacjach filmowych będę pokazywał, demonstrował wam, jak zbudować model dromadera. Dromader to samolot rolniczy o rozpiętości 17 metrów, czyli duża rozpiętość w porównaniu do długości jego to 9,47 metra powierzchnia, natomiast bardzo duża skrzydeł 40 metrów kwadratowych. Myślę, że taka makietka będzie fajnie latała, duża rozpiętość. Będzie to model elektryczny, ona będzie elektrycznym. Mój model to skala gdzieś 1 do 15,6 wypada. W internecie zdobyłem plany, serowałem i tak się prezentuje model w drucie bocznym. Te plany, które tutaj konstruktor wcześniej robił, były model był budowany raczej z konstrukcji sklejkowo-balsowej. Ja tutaj troszeczkę to uproszczę. Popularnym materiałem będzie tak zwana pianka, inaczej Defron, aczkolwiek ten fajnie przypomina Defron, a jest to zwykła pianka kupiona w markecie budowlanym. Udało mi się fajnie wyszukać taką piankę, to jest tak zwana piątka, 0,5 cm. Udało mi się znaleźć, z obu stron jest gładka. Z reguły te panele występują z takim ażurem z jednej strony. I tak, z planów wyciąłem ręki. Które przeniosłem później na Defron sklejkę. Ponieważ konstrukcja tego modelu jest w podwozie, model będzie startował, lądował na kołach, postanowiłem konstrukcję troszeczkę wzmocnić i część konstrukcji będzie sklejkowa. Części sklejki też użyta jest sklejka bardzo popularna, można znaleźć w każdym sklepie z warzywami, można poprosić, żeby ktoś odstawił tak zwane skrzynki po cytrusach. Jest to sklejka liściasta, bardzo lekka, fajnie się ucina, jak wycinałem fibrą włośnicową, można równie dobrze to nożem ciąć. I tak, część, trzy pierwsze w ręki są wykonane ze sklejki, część jakby środkowa, ta część z przodu jest właśnie też, boki są zrobione ze sklejki, wyażurowane jeszcze dodatkowo. I żeby odciążyć konstrukcję. Przód sklejki, gdzie będzie przytwierdzony silnik, plus tu jeszcze przewiduję zrobić makietę silnika. Dromader ma fajny, gwiaździsty silnik, cały odkryty, widać go. Być może się pokuszę o zrobienie takiego silnika. Zobaczmy. Ta konstrukcja już jest sklejona. Klej, żywica sklejona. Sklejka na żywicę. Pozostałe elementy przyklejone są to, czyli te boki już defronowe. Przyklejone są na wypchany zwykły klej polimerowy. Też można w markecie budowlanym to tak coś przyklejone. Modelarz może się dobrze zaopatrzyć również dobrze w sklepie nie modelarskim, a też budowlanym. Tu pozostaje mi jeszcze sklejenie dalszej tyłu tego kadłuba, gdzie o, przycięte też mam przycięte w ręki. Już też zacząłem tu przygotowywać część centralną skrzydła, tak zwany centrokład. Dlaczego cała konstrukcja, nośność siły przenoszone przez podwozie muszą być
jakby poparte, żeby te skrzydełka, ponieważ wewnątrz, aczkolwiek on jest dość mały, no ale, ale to różnie bywa przy lądowaniu, żeby to wzmocnić. Tu też będzie to jakby część sklejkowa zrobiona na skrzydle centralnym, zwanym centropłacie, i on będzie przymocowany do części tu, do wręg kabuwa. Te siły będą przenoszone na chodbę, dlatego te części są wykonane właśnie ze sklejki. Całość waży 43 gramy ta część, także pół kilogramie się zmieszczę. Co przy tej rozpiętości, model będzie miał 1,13 m rozpiętości, długości 54 cm. Także postaram się relacjonować na bieżąco moją budowę dromadera. Cześć!